Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Klejnotów. Witamy się tutaj oczywiście z naszą Kailą i już zaraz Kaila musi skorzystać z łazienki. Już ją tutaj wysyłamy i zaraz będziemy coś jeść. Choć kochana, zrobimy też jedzenie, bo nasza Katerlin tu będzie szła do szkoły. Umyjesz sobie zęby. I tu mamy tę książkę kucharską, magiczną. Zaraz coś znajdziemy dla czarodziei. Ciasto, sałatka z mniszka lekarskiego. Dobra. Zrób sałatkę z mniszka lekarskiego. Dobra, zęby umyte, rób jedzenie. Oczywiście będziesz tutaj na tym dzbanku, jak żeby inaczej. O, tutaj też rzuc... O, matko! Przecież ty już dobrze gotujesz. Tutaj też wrzucałam mniszek lekarski. No dobrze, zobaczcie, super jest zrobiona ta książka kucharska. Już o tym mówiłam. Będziesz to też smażyć, a nie przesypujesz do miski. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No wygląda to... bardzo ładnie, dobra. A ty kochana z pewnością też możesz wstać. Czy ty odrobiłaś lekcję? Tak, odrobiłaś, masz jakieś niby zaległe, ale to zaraz zobaczymy. Na razie chodź usiądź i ty, Kaila, nie z usługi pralnicze, tylko też usiądź. I bardzo proszę, weź sobie porcję. Kaila jest ostatnio bardzo wesoła. Nie, w tym momencie Kaila nie jest bardzo wesoła. Nie jest już może smutna, ale do bardzo wesołej nie pasuje. Dobra, zjedzcie sobie dziewczyny. Możesz jej opowiedzieć głupawą historię. I rozmawiać o zabawkach. Drugi poziom umiejętności społecznych. Pięknie. Nie będziemy zapisywać teraz gry. Dobra, zjadłyście. To zaraz to... ja za was posprzątam. O, tu mamy. A drugie posprzątam tu. I ty, kochana, byś może spróbowała odrobić zaległe lekcje. A ty, Kaila, jej spróbujesz pomóc. Oczywiście, gdzie ona pójdzie z tymi lekcjami? A pewnie do siebie, do pokoju. Za godzinę zaczyna. Dobrze. Okej. Pomóż przy odrabianiu lekcji. Czy nie gadaj z nią na odległość, tylko chodź pomóż przy odrabianiu lekcji, Kaila. Zobaczymy, czy zdążycie. Ty jesteś skupiona. To może się wam uda. Zaraz się o tym przekonamy. Zawsze co dwie głowy, to nie jedna. Dobra, i potem skorzystasz jeszcze słońce. Może zdążysz. Dobra, zaległą pracę do... i poszłabyś bez niej, no pięknie. Okej, okay. A ty, Kaila, już się czujesz naprawdę dobrze. To chodź najpierw teraz tutaj, zbierz jajka. Rozrzuć karmę w okolicy, chodź kochana, chodź. Dobrze, że nie wdepnęłaś, czy wdepnęłaś? Nie, chyba nie. Jajka zebrane. Dwa jajka. No dobra. Zaraz te dwa jajka schowamy oczywiście do lodówki. O, mamy tu sporo rzeczy. Mamy paprykę, marchewkę i różne inne warzywa. Też pieniędzy to nam nie brakuje i raczej nie zabraknie. I bardzo proszę, chodź tu. Sprzedaj wszystko. Teraz chodź tutaj. Sprzedaj tu wszystko. Oczywiście tu pokopiemy. No bylibyśmy... osiągnięto 8 poziom ogrodnictwa. Co znalazłaś? Kapsułę. Dobra, i ja myślę, żebyśmy sobie tutaj sprowadzili Kakiu. Albo nie, pójdziemy sobie do Krainy Magii. I tam ją sobie wezwiemy. Dobra, mamy. Podróżuj do Krainy Magii. Tylko może byśmy... nie, najpierw zmienimy sobie strój. Dobra.
Już robimy. Troje, zmień strój. Może na jakiś na ciepłą pogodę. Albo nie, może ten sobie nałóż. O! I teraz podróżuj do Krainy Magii. Dobra, i jesteśmy w Krainie Magii i bym chciała, kochana, żebyś tu sobie zaprosiła, czy to można? Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Gdzie jest Kakiu? Jest, chodź kochana. Może wpadniesz tu. O, dobra, tu jest ten Reginald. Porozmawiaj z nim o ryzyku przyciążenia. Miejmy nadzieję, że Kakiu zaraz tu przyjdzie. O, bardzo zaraz. I dobra, jest dodana do grupy. Okej, okay, bardzo się cieszę. Chciałabym, żebyś sobie przyzwała chowańca. Magia. Chowańce, przyzwij chowańca. O, jest też ten drugi mędrzec, tylko wygląda nie tak, jak powinien. I przyzwij sobie... może być... Dobra. Karen, dobra, ale tu przychodzą dziwnie. A czy ty mogłabyś go o coś poprosić? Magia. Rozmawiaj o magii. Nie, nie chcę pytać. Magiczny pojedynek. Oczywiście na pewno nie mamy szans z nim, ale no chociaż możemy spróbować. Zaraz zobaczymy, czy się z nami będzie pojedynkował. O, to chyba simeczka od Lili. Tak mi się wydaje. Czy my się już znamy? Chyba nie. To wesołe zapoznanie. Ale ich tu dużo. Ale nie z tą miałaś się przywitać. Dobra, no ta Greta też ma ciekawy strój. O! Ten spadł z miotły. Przypuszczam, że nie miała takich butków do tej sukienki, no ale oczywiście. Dobra, pojedynkujcie się. No to już wiem, że przegrałaś, tak przypuszczam. Bo chyba jak się zaczyna, to się przegrywa. Jak się najpierw trafi. Tu wygraj 3 pojedynki. No nie będzie nam to łatwe. No ale z mistrzem to w ogóle nie jest łatwe. A czy ty też jesteś czarodziejką? Zobaczymy. O, ogląda nasz pojedynek. No dobra. Okej. Okay. I tu... Aha, myślałam, że ona też idzie nam oglądać. No dobra, teraz nam wleje. Ej, pokonaliśmy go! I to mistrza! Kalia czuje ostatnio, że odnosi sukcesy i chce, aby tak pozostało, nawet jeśli będzie to oznaczać zamianę w perfekcjonistkę. Zaakceptować zmianę nad gorliwość. No dobra. Marionetka odkryła nowe zaklęcie. Super. Cecha osobowości. No i czy to nam zaliczyło pokonanie? No tak, to nam zaliczyło. No dobra. O, no tak, ty od razu. Mistrzyni rękodzieła, kreatywna ręka do roślin. I od razu się bardzo przyjaźnią. Boże, Kayla, jak ty dobrze wpływasz na wszystkich. Czy my tu mamy magię? A czy moglibyśmy też na magiczny pojedynek? No może być o wiedzę. Skoro pokonaliśmy mistrza, może spróbujemy jeszcze raz. Potrzebujemy bowiem tu awansować i rozwijać się. O, co tu mamy? Zapach magii. Co może być lepszego od stania tutaj i robienia magicznych rzeczy z moim małym przyjacielem? Ach, uwielbiam zapach magii o poranku. No dobra, ale tu masz wspaniały nauczyciel. Czasy mogą być trudne, a życie może wydać się teraz przerażające, ale wszystko, czego doświadczamy, ma potencjał, aby pomóc nam się rozwijać i doskonalić jako osoba. To chyba sobie Kayla przypomniała słowa ojca po prostu. Tak to zinterpretujemy. Pojedynkujcie się, dziewczyny. A potem podejdziemy tu razem. Tym razem coś czuję, że Kailunia przegra. Jak widać, to chyba jest dosyć losowe. A nie, wygrała drugi raz. O matko. I odkryła teleport. Ale Kayla ci dzisiaj poszło. Podejdźcie tutaj razem. No może jeszcze z Kakiu spróbujemy się pojedynkować.
I bardzo proszę, zaproponuj szalony plan. Oczywiście jeszcze się wybierzemy zaraz na zakupy, ale spróbujemy jeszcze ten entuzjazmuj się magią. Dobra, przywitałyście się dziewczyny. Magia. Magiczny pojedynek. Może być o wiedzę. Ach, ty nie masz szuszki, tylko pojedynkujesz się samymi rękami. Pewnie przegrasz, bo szansa na to, żeby wygrać 3 razy pod rząd jest chyba zerowa. Tak mi się coś wydaje. No ale przynajmniej się starasz. Tu masz stylowy wybór. A, bo uwielbiasz boho i to tak zaliczyło. Ranny ptaszek, lata praktyki, wygrana w magicznym pojedynku. Flora, od zjedzenia sałatki. Dobre wibracje, cecha dobry, całkiem smaczne, świeże powietrze. Nowego przyjaciela, no tak, tym razem niestety chyba przegramy. No nie można wygrywać tyle razy pod rząd. O, jakoś długo się dziewczyny tłuką. A ty skakił, to jeszcze chyba nie wygrałaś. Wygrałaś z Aleksandrem, z Takwilem, z mistrzem. A nie! 3 raz pod rząd! I zaliczyliśmy poziom aspiracji. I jeszcze odkryliśmy zaklęcie inferencja. Otwórz księgę zaklęć. Co my tu mamy? Mamy tak. Magia praktyczna. Mamy naprawę, czystość, pychotkę, florię. Teleport. No i to jest tu tyle. W złośliwej magii to nie mamy jeszcze nic. Inferencja. Za pomocą ognia zmień swój cel w popiół. Porażenie. Nekrowezwanie. Marionetka. Kontroluj umysł innego Sima tak, aby był ci posłuszny. Nie wiem, co robi antyśmierć. Zdjęcie klątwy. Duplikacja. No i z alchemii mamy jeszcze za mało eliksirów. Dobra. Wiecie co, dziewczyny? Ja się bardzo cieszę i chciałabym, żebyście poszły i zobaczyły, czy da się coś kupić tam w tej Alei Magów. Czy tam to nie był brat Kakiu? Też by się... O, dobra. Księga czystości. Nie wiem, czy ją mamy. Marionetki, zdjęcia klątwy mamy, a marionetki już umiemy. Chowańce sobie kupimy. Dobra. I tak, to jest... brat Kakiu, jakkolwiek się go nie czyta. No niestety idzie sobie już i nie możemy z nim pogadać, no trudno. Ja nie chcę z nią gadać, gdzie ty idziesz? Ja chciałam kupować. A, bo to jest ta, co normalnie jest nauczycielką, ale jaka ona tu młoda. Dobra, lecimy. Kupujemy sobie wszystko po 2. No może poza jabłkiem, górami całujące też kupimy, ale resztę, no dobra, niech będzie. No nie, znowu zamknęła, podejdź tu. Nie chcesz z nią gadać, chcesz iść o tutaj. Nie, nie będziecie gadać. Tak, dokładnie, idź tam. Dobra, dzisiaj mi się nie chce polować na... O, może teraz nam otworzy, dobra, poczekamy. Może wreszcie nam się uda. Może to jakiś znak, że tego kryształu tak więcej nie możemy. O! Dobra, cytryn jest, opal ognisty, szmaragd i turkus. No liczyłam na błyskolit. Miotła rakietowa i magiczny mop. Dobra. I kochani, myślę, że podejdźcie sobie tutaj razem z Kakiu. I będziemy wracać sobie, ale tu się fajnie to wszystko unosi. Będziemy sobie... O, Kakiu przyleciała na miotle, jak fajnie. A ty kim jesteś? Nastolatek. I myślę, że będziemy sobie wracali do domu. Ale zanim to nastąpi, ja was zapraszam na cutscenkę.
Dobrze. Jak widać, wróciły dziewczyny do domu Kylie. Narzekaj na upał, może być na upał. No i jak widzieliście, wydarzyło się sporo. Kyla miała bardzo trudną rozmowę ze wszystkimi w zasadzie. Tutaj jest rozgniewana. Trudno się jej dziwić. Chciałabyś się jeszcze poskarżyć jakoś na życie uczuciowe. Ale nie wiem, czy to gdzieś będzie. W przyjaznych to na pewno nie. W plotka. Inni simowie. Zapytaj o innego sima. Zapytaj o Aleksandra. Ciekawe, czy coś ci powie. Powie pewnie, że go nie zna, bo już chyba o niego pytaliśmy kiedyś. Co oczywiście będzie głupotą, bo przecież, że się znają. I chodźcie, kochane dziewczyny, byście sobie tu usiadły. Tak, nie miała jeszcze przyjemności go poznać. No, na pewno. Chodźcie sobie usiąść. Usiądź i rozmawiaj tutaj. Kakiu też idzie, dobra. Mogłybyście zjeść sałatkę. Więcej opcji. Zawołaj na posiłek i zjedz z Kakiu. Dobra. Nie wiem, co ci tu śmierdzi, kochana. Pewnie coś gdzieś zostawiłyśmy i nie wiemy gdzie. O, dobra. To wywalimy. A wy sobie zjedzcie. I zaraz pójdziemy zrobić zabawne. Nie no, na zabawne to ty nie masz narzekania, co tu jest. Na pochmurną pogodę, dobra, na cokolwiek, byle narzekać. No i idziemy, Kyla, i nadszedł czas prawdy. Zobaczymy, czy właśnie to Eryntia miała na myśli. Idź, rób ten test, słońce. A ty trochę iskrzysz chyba od tego naładowania. Głębokie przemyślenia. Kyla wydała się zachwycona rozmową z Simką o imieniu Kakiu, zwłaszcza gdy poruszali poważniejsze, skłaniające do refleksji kwestie. Tak, jasne, że lubi Simów do przemyśleń korych. O, Kakiu się pobawi nam tu. Tak, my się chyba iskrzymy od tego naładowania. Jak to się tu rozładowuje? O, przyszła do nas też Rina. Rina uważa, że Kyla Braswell jest spoko i chce, aby zostały najlepszymi przyjaciółkami. No pewnie, dlaczego mają nie zostać? Dobra, ty nie gadaj teraz z dziewczynami. Tylko kochana. Idziemy robić test ciążowy. Nadszedł wreszcie ten czas. Chodź, kotek. O, tak weźmiemy. Ależ ja cię lubię. No. Dawaj. Dobra. Oczywiście screen na pamiątkę. No. No i co? No i czekamy, Kailunia. Zaraz zobaczymy. I... No tak, oczywiście. Akurat musiałam zasłonić. Genialnie, ale tak. Zgadza się. I Kyla je za dwoje. No i pięknie. I mamy już brzuszek i już jest nam niedobrze. Z tego co wiem, nasza Kyla tutaj miała. O, dobra. Aha, no tak, ona jest płodna. A co tam z tymi dziećmi? Tak, byłaby szczęśliwa, gdyby miała dziecko. Gdzie są te twoje przyjaciółki? Tu jest jedna, a gdzie Kakiu? Chyba jeszcze sobie... A, tam poszła, dobrze. No i zaraz zobaczymy, czy ty możesz Kakiu coś tu powiedzieć. Kyla jest w ciąży, tak, jest, zgadza się. Więcej opcji. Nie, tu jest pomóż naprawić... O, poproś o towarzyszenie przy porodzie. O radę miłosną, to na pewno. Poproś o radę miłosną, to jest... To było w aktywnościach, nie w głębokim zamyśleniu. Dobra, w historiach to na pewno nie. W komplementach też nie, w narzekaniach, w pasjach. Więcej opcji.
Weźmy w takim razie, podziel się wielkimi wieściami. Dobra. No, idziesz, Kajlunia. Och, jak ci ślicznie z tym brzuszkiem. O, Katerlin ciężko pracowała i poprawiła oceny. Piątkowa uczennica szkoły duchów chyba. Dobra, chodź, kochana. Napełnisz tu miskę. I może byś się przedstawiła? A nie, ty nie możesz z nikim rozmawiać, już bym zapomniała. I tak pewnie będziesz, no ale dobra. A wy dziewczyny sobie gadacie, tak? No, no i tak okazało się. Jestem w ciąży. No, Kakiu jak widać nie cierpi z tego powodu. Aha, ty też się cieszysz, że możesz jej poschlebiać. O, siędziecie z powrotem, dobra. I tutaj też możesz się podzielić wielkimi wieściami. Okej. Przyjazne. Może... O radę miłosną. Ożywiona rozmowa. Dobra, a ty co robisz? A ty siadłaś i odrabiasz lekcję. Boże, jakim ty jesteś dobrym dzieckiem. Dobra. A dziewczyny, towarzyska jest Kakiu. No tak, myślałam. Do niej to wybitnie pasuje. Ale dobra, Kajlunia, musisz się troszkę tu zająć. Niech dziewczyny sobie gadają. Ty choć skorzystaj. I wprawdzie teraz nie możesz tutaj, ale możesz ćwiczyć przygotowywanie drinków, bo musimy rozwijać nasze umiejętności miksologii, bo dzięki temu będziemy mogli... Ćwicz, Kajla. Dzięki temu będziemy mogli przygotować eliksir, który pozwoli nam przywrócić Katerlin. Drugi poziom miksologii. Dobra. Kajla jest nadgorliwcem. Szybciej zdobywają umiejętności, lubią je rozwijać oraz wykonywać zadania w pracy, by osiągnąć postęp. No i bardzo dobrze. To ćwiczymy Kajla. I tam jest też chyba potrzebne wykwintne gotowanie. To jak to skończysz... to bym chciała, żebyś coś ugotowała wykwintnego. Saltimbocca z kurczaka. Ale na razie ćwiczysz sobie przygotowywanie drinków. A jak miło, że nam pomaga i myje. Praca domowa odrobiona. Dobra, a ty jaką tu miałaś aspirację? Nakryć do stołu. No zostań najlepszym przyjacielem z rodzicem. To na razie nie zrobisz tego. Idź nakryj do stołu i bym chciała, żebyś sobie poćwiczyła. O. A co, ty osiągnij piątą rangę magiczną, naucz się 10 zaklęć. O, całkiem nieźle nam idzie. Dobra. No, ćwicz, Kajla, ćwicz to przygotowywanie drinków. 6 poziom kreatywności, 3 miksologii, 3 pianina. Dobra. Nie gadaj z dziewczynami, tylko teraz idź przygotowuj tą pastę primaverę. Okej. Okay. Oczywiście w miejsce, no bo gdzie by inaczej można było. I rozwijamy wykwintne gotowanie tym sposobem. Kakiu nam tu cały czas towarzyszy. Szykuj tą pastę primaverę. Nie, to jakieś coś tam z kurczaka robimy. Nie pastę primaverę. O, panowie chyba są przekonani, że powinni się trzymać z daleka, bo coś ani Aleksander, ani Takwire się nie pojawią. No nie dziwię im się. Nie, no nie idź jeszcze. Kakiu. Nie idź jeszcze. Możemy cię dodać do grupy działania. Utwórz grupę. Dobra. I podejdź tu razem. 3 poziom wykwintnego gotowania. Bardzo ładnie. O, nie poszła. Dobra, idziemy tu. I chodź, kochana. Weźmiemy. Zawołaj na posiłek i zjedz. A czemu nie możemy jeszcze naszej małej? Chodź, zostaw to pianino. Też weź porcję. Chodźcie. Mam nadzieję, że idziecie sobie wszyscy. No i pięknie. Ale czemu ty tu nie siadasz? Aha. A one siądą tu, a nie możecie usiąść sobie tu? No tu usiądź razem. O, dobra.
No i chociaż zdążyły. O tak, przywitajcie się. Ach, ty miałaś nie robić przyjaznych powitań. No trudno. Powiedzmy, że Kakiu jakimś sposobem też zobaczyła Katerlin. No już trudno. Aha, nie mogę przestać o tobie myśleć. No fajnie, Aleksander. Pewnie to zniknęło już. No dobrze, że nie możesz przestać myśleć, ale Kayla na razie nie bardzo ma ochotę z tobą gadać. Dziel się wskazówkami dla miłośników świeżego powietrza. Także kochani, ponieważ przed nami jest jeszcze jedna dość długa cutscenka, to będę już na tym kończyć ten odcinek, a w tej cutscence przenosimy się wreszcie do domu. Co będziesz robiła? Rozmawiać z przyjaciółmi. Aha, ciekawe, do kogo będziesz gadała. Do garnka i do ogniska, tak? Z niewidzialnymi przyjaciółmi. Super, Kayla. Przeniesiemy się do domu Ametyst i Wayna. Nie byliśmy u nich już bardzo długo. Sporo czasu minęło od zniknięcia Kayli. No i zobaczymy, co tam u nich się dzieje. Jak sobie radzą z tym, co się wydarzyło. Także trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że napiszecie w komentarzu, jak podobał wam się odcinek, jak się wam podobały cutscenki, jak myślicie, co będzie dalej. Ja słyszę się z wami niedługo. Do usłyszenia. Hej, hej!
vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost, but I'm living. Yeah, I'm lost. Can I be forgiven? Thought by now pain would be my friend. I know that discomfort was a means to an end. But I'm lying in one bed. Can I be forgiven?